Za nami już prawie miesiąc ostrej wzrostowej pompy na WIG20. W zeszłym tygodniu zastanawiałem się, jak to możliwe, że przy tak dobrym rynku jak GPW wielu wieszczy krach i załamanie również na polskiej giełdzie, a mówi, że ostatni optymizm był zbyt mocny. Mimo tego WIG20 w ciągu ostatniego tygodnia wzrósł o 4%, jest wyżej i wszystko cały czas wygląda zgodnie z tym, jak wyglądało to jeszcze chwilę przed wyborami, czy bezpośrednio. Po wyborach, jeżeli ktoś chce sprawdzić, jaki był obraz, zachęcam do obejrzenia poprzednich wydaniów ma magazynów Sygnały Dnia, ponieważ tam było wiele ważnych sugestii na najbliższe tygodnie. Stany Zjednoczone mimo wszystko w ciągu ostatniego tygodnia delikatnie spadały, ale nie pojawił się żaden krach, który powątpiewałem. Spójrzmy jak po dzisiejszej sesji wygląda WIG20, bo tam pod wieloma parametrami już opada ten wyborczy zgiełk i radość. Jeżeli popatrzymy na indeks, to przede wszystkim siadają obroty powoli. Może nie siadają, to zbyt ostre słowo, ale po prostu wracają do jakiejś normy sprzed tej euforii związanej z wyborami. Równocześnie zbliża nam się test poziomu 2150. 53 punkty, czyli tego, który został wygenerowany na dwa dni po, po wynikach wyborczych, na razie po exit polach, ale już wtedy, kiedy byliśmy blisko oficjalnego ogłoszenia wyniku wyborów. Czy uda się ten test, czy będziemy wyżej? Tu nie ma tak jasnej odpowiedzi, nie mam tak jasnej odpowiedzi jak jeszcze niedawno, ponieważ zdecydowanie z wykresu widać, że Trochę siada to tempo wzrostów, a z drugiej strony mamy taki temat, że banki robią się dość dobrze wycenione, czyli robią się dość drogie. Potrzebna jest nam pomoc, na przykład, sektora handlu detalicznego. I ta zdaje się, że dzisiaj nadeszła. Ale oprócz niej przydałyby się także mocniejsze wzrosty, na przykład PKN Orlenu, który ostatnio się zatrzymał, czy jakieś choćby delikatne podbicia szerzej rozumianych branż, oprócz branży finansowej, czyli mocniejsze wzrosty choćby dino, które na dzisiejszej sesji już nie miało się tak dobrze Jak na piątkowej w zeszłym tygodniu Kiedy rosło również dlatego Że po prostu pojawiły się dobre wyniki Biedronki, spółki, która w trochę innym Segmencie, ale jednak z branży Handlu takiego Supermarketowo, hipermarketowego WIG20 podsumowując Cały czas wygląda jakby jak indeks Który może zrobić kolejny ruch wzrostowy Dla nas najważniejsze jest to, że bez żadnej korekty Przetrwaliśmy tą, tą Słabszą część miesiąca Dla DAXa czy S&P. Sezonowość wskazuje, że możemy się odbijać w najbliższym czasie. Gdyby tak się stało, WIG-20 dostałby jeszcze więcej wzrostowego paliwa. Podsumowując, WIG-20 wyglądał od miesiąca dobrze, wygląda dziś dobrze natomiast tu cały czas. Yy, jesteśmy w ładnym układzie, w tej chwili natomiast należałoby dodać, że może pojawić się jakaś przynajmniej lekka korekta spadkowa, która będzie niejako realizacją zysków, ponieważ pamiętajmy, że tutaj wszyscy są zarobieni, a niektórzy będą chcieli zejść z tego parkietu przynajmniej na jakąś chwilę, z racji tego, że cały czas w Stanach Zjednoczonych nie mamy uklepanych dołków niejako na chwilę odrywając się od rynków, spójrzmy teraz na chwilę na sytuację na rynku pracy, na giełdę w Portugalii oraz na kilka ważnych danych odnośnie podatków. Na sam początek powrócę do komentarza sprzed trzech tygodni pod jednym z moich materiałów, gdzie analizowałem sytuację z pensją minimalną i ogólnie z tym, jak wyglądają zarobki w Polsce. I tutaj Waldemar napisał komentarz, który jest jak najbardziej celny, ponieważ Waldemar stwierdził, że nie biorę pod uwagę jednej ważnej rzeczy: że średnia, że Niższa, krajowa jest wypłacana bardzo często, natomiast reszta traf, trafia do kieszeni, niejako pod, sto, pod stołem, więc analizuje fałszywe dane. No, zupełna racja. Z drugiej strony, jeden z użytkowników Piotrek stwierdził, że duża część z tych danych to takie, które są z firm powyżej 25 pracowników, gdzie duża część pensji nie jest brana, nie jest dawana pod stołem. Są też dane, które oferu, o, operują na mniejszych przedsiębiorcach i one się niewiele różnią. Ja się zgadzam z tym, że jakaś część pensji w tych mniejszych przedsiębiorstwach, jest wypłacana pod stołem. Tyle, że nie znalazło na to żadnych danych. W sensie, nikt tego nie policzył w, miar w miarę miarodajnie. Nikt nie sprawdził, gdzie te pieniądze są wydawane i na co idą. Czy one faktycznie pojawiają się w gospodarce i liczba, wyda ilość wydawanych pieniędzy nie zgadza się z tymi płaconymi. Na to nie, też nie ma dobrych danych. Jeśli ktoś widziałby choćby magisterkę, może nawet nie najwyższych lotów, ale po prostu coś, co pokazuje gdzie są te pieniądze, co się z nimi dzieje, żeby móc jakoś yy, sensownie Sensownie analizować, to zachęcam do podlinkowania. Bo tak naprawdę możemy tego po prostu nie analizować i mówić, że pensje w Polsce są dobre lub złe, nie pokazując danych, ale musimy jakoś zastanowić się nad tym, kto i gdzie i ile pieniędzy trafia w polskiej gospodarce do ludzi i jakie są te pensje. I dlatego też dziś trochę próbując spojrzeć na ten temat, jako od innej strony, również z perspektywy tego, gdzie może być tych pieniędzy dawanych podstawem najwięcej, spójrzmy na mapę, która pokazuje w procentach. Ile jest wynagrodzenia w stosunku, jak dużo wynagrodzenia, o ile średnia pensja, mówiąc najprościej, jest większa od najniższej, czyli ile procent tej najniższej pensji jest w stosunku do średniej, relacja najniższego wynagrodzenia, przeciętnego i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Mówiąc jeszcze prostszym językiem, na granatowo i niebiesko są miejsca, powiaty, gdzie od najniższego wynagrodzenia do średniego, gdzie jest nasza największa różnica. Czyli od podjęcia pracy za najniższą e, pensję, mamy bardzo dużo do zwiększenia swojego zatrudnienia, żeby dostać się dopiero do przeciętnego za, wynagrodzenia. Czyli tutaj możemy kilkakrotnie zwiększyć swoje zatrudnienie, a cały czas będziemy jeszcze w okolicach średniego zatrudnienia lub niewiele poniżej tego zatrudnienia. Oczywiście na krwisto-czerwonym kolorem. To są powiaty, w których różnica pomiędzy tym najniższym wynagrodzeniem a średnim jest najmniejsza, to jest średnie wynagrodzenie to zaledwie 62%, minimalne to jest średnie to jest 62% minimalne, przepraszam, to jest 62% średniego wynagrodzenia. Natomiast w tych na niebiesko to jest zaledwie 26%. Może ten wykres nie jest. Mapa nie jest najprostsza, więc pokażę na przykładzie. Sprawa jest taka: mamy w Polsce pięć powiatów, gdzie to zrobienie takiego awansu społecznego jest, daje nam największy zysk, zysk finansowy, czyli możemy wielokrotnie zwiększyć swoje, kilkukrotnie zwiększyć swoje wynagrodzenie od najniższego do średniego. I w tych powiatach wynagrodzenie minimalne na aktualnym poziomie ma prawdopodobnie sens, ma miejscem bogactwa. Jest po prostu KGHM. To powiat, w którym jest KGHM, i on powodu, powoduje, że ludzie tam zarabiają w stosunku do minimalnej krajowej najlepiej w Polsce z perspektywy średniej. Drugie miejsce to PGE i elektrownia i Bełchatów, kopalnia elektrownia. Trzecie miejsce to lubelski węgiel Bogdanka, czyli ten powiat z Łęczną. No i, i więc, jeśli nie jesteś górnikiem lub energetykiem, to znaczy, że te trzy powiaty nie są dla ciebie. No owszem, tam się zarabia dobrze, natomiast. No... Umówmy się, że też z innymi umiejętnościami będzie nam trochę trudniej o pracę, ponieważ rynek pracy jest dużo węższy pod względem kompetencyjnym i pod względem ilości wakatów. Więc tak naprawdę powiaty, w których można uzyskać największy awans finansowy, to Kraków i Warszawa i innych miast wojewódzkich trudno szukać, bo owszem wyróżnia się Poznań, ale to tylko dużo mniejsza różnica niż Kraków czy Warszawa, no i też tutaj ta różnica jest mniejsza. Wrocław dość ładnie wyróżnia się razem ze swoim kawałkiem obwarzanka, wyróżnia się Gdańsk i Gdynia, ale już bez powiatów ościennych, Szczecin tak samo. Także to jest mocna sugestia, że jeżeli nie wyróżniają nam się najbogatsze regiony i wielkie miasta wojewódzkie na kolor niebieski, tak jak Kraków czy Warszawa, to znaczy, że faktycznie coś jest nie tak w gospodarce. Czy to znaczy, że w Poznaniu albo w Białymstoku tak dużo pieniędzy płacone jest pod stołem? Tego nie wiem. Może tak jest. Ale faktycznie ta mapa powinna wyglądać trochę inaczej w dużej, dość bogatej gospodarce, która ma wielkie aspiracje. Przejdźmy zatem do tego, który wyróżnia się na tej mapie najmocniej, czyli do kghm który tak dużo płaci, że jest widoczny na mapie i konkuruje pod względem płacowym z najlepszymi powiatami w Polsce. Owszem, skala ilości zatrudnienia w, ty w tym powiecie jest mniejsza niż w Krakowie czy Warszawie, ale jest to na pewno plama bogactwa w skali kraju. Co tu widzimy? Wykres sam w sobie jest dość szokujący, ponieważ, a, mieć znajduje się w ciekawym miejscu. Na dzisiejszej sesji mocne wzrosty, ale na sam koniec, w momencie, kiedy już wypowiadam te słowa, to wzrost tylko około 6,7 i duży wzrost w stosunku do szczytów. Mieć bardzo zależna od gospodarki chińskiej, z której ostatnie odczyty nie były mocne. Ale gdyby najbliższe odczyty z gospodarki chińskiej były naprawdę dobre, to tu czeka nas pompa na KGHM i wyjazd nawet do 130 zł. To byłoby możliwe, ale mamy linię trendu spadkowego, który, który zatrzymuje kurs KGHM już od ponad 4 miesięcy, a ten trend spadkowy jest dużo szerszy do opisania dzisiejsza sesja potwierdza, że ten trend istnieje, to nie oznacza, że nie wybijemy tej linii, która jest aktualnie na 113 zł ale oznacza, że będziemy mieli bardzo duży problem i nastąpi to wyłącznie w przypadku kiedy nastąpi realne mocne wybicie na miedzi nie takie tylko intrasesyjne czyli po prostu wzrosty od początku sesji do końca sesji na plus 2% przede wszystkim na tej miedzi liczonej z giełdy londyńskiej i na to czekamy dopóki tego nie ma cały czas mocny, bardziej prawdopodobny jest kolejny powrót do 100 6 zł, ale możliwe, że jestem stronniczy, bo cały czas jeszcze posiadam pozycję na spadki na KGHM niebraną po 114 zł, którą będę zamykał po 114 zł, czyli na 0, jeżeli kurs KGHM do tego poziomu dotrze. Na ten moment cały czas możliwa jest realizacja scenariusza 99 zł, który no nastąpiłby przy okazji spadków pewnie na miedzi wystarczyłyby spadki o 4-5%, żeby KGHM załamał się o 10%, bo jest to spółka w tej chwili, która wyraźnie reaguje delikatnie gorzej niż notowania miedzi. Czyli kiedy miedź rośnie o 0,5%, KGHM jest na 0. Kiedy miedź spada o 1%, KGHM pewnie spadałby o 2-3%. Więc uratuje nas tutaj tylko mocne wybicie na miedzi około 4-5%. Obserwujemy KGHM, spółka może nie tak bardzo istotna dla WIG20, ale jednak z tych, które mogą wygenerować dość duże obroty, dość duże zamieszanie na rynku. Zamieszanie w mojej głowie stworzyło dość szerokie opracowanie, które ukazało się na stronach Komisji Europejskiej, które bada koszty zbierania podatków od w tym przypadku to jest podatek CIT, czyli ten od firm. Polska jest w szalenie dramatycznej sytuacji, jeżeli spojrzymy sobie na koszty poboru podatków, czy w stosunku do zysków firm, czy w ogóle w stosunku do tego, ile płaci państwo, żeby taki podatek zebrać z firm. Jesteśmy wśród totalnych liderów pod względem całości kosztów poboru podatków i na poziomie tym pierwszym, o którym powiedziałem, czyli kosztów rządowych, i na tym pozi poziomie kosztów bezpośrednio u firm, razem z Wielką Brytanią, Cyprem czy Litwą. you <laughs> Tutaj, to są dane z 2021 roku, więc pojawiła się tutaj także Wielka Brytania. To jest totalnie szokujące, bo jeżeli zastanowilibyśmy się nad tym z drugiej strony, to pojawia się pytanie, jak niewiele zarabia państwo na poborze podatków, kiedy pochłania on tak kolosalne sumy. I w przypadku tego, ile, jest, ile to wynosi w stosunku do przychodów podatkowych, to już wygląda szokująco, ponieważ tak naprawdę w Danii, Irlandii, Polsce czy Francji, no, nie opłaca się w pewnym stopniu. ...zbierać tych podatków, ponieważ niejako urzędy angażują masę ludzi, masę wartości intelektualnej, która pochłania czas po to, żeby zebrać pieniądze, które realnie niewiele nam przynoszą, bo nie zbudujemy sobie z tego specjalnie, nie dostaniemy wsparcia na nowy światłowód, czy nie będziemy mieli lepszej opieki w żłobku, ponieważ pobranie tego podatku kosztuje tak dużo, że już niewiele nam zostaje, żeby coś dostać w swojej gminie, w powiecie, czy w dużym mieście... Wśród liderów efektywności podatkowej, no tutaj Bułgaria, Malta, Słowacja, Finlandia, Grecja czy Szwecja w tym, w tym pierwszym zestawieniu, podobne kraje, bo tu jest Chorwacja, Rumunia, przepraszam, Rumunii nie ma, Grecja, Węgry, Czechy, Portugalia, Słowenia. Mamy dużo do zrobienia i to jest niejako kolejna rzecz, która jest wyzwaniem dla Polski również po tych wyborach, ponieważ ostatnio w sygnałach nie było wiele rzeczy, które są przed nami do zrobienia. I, i w tej grupie, ważnych zagadnień, warto jeszcze spojrzeć na temat KPO, ponieważ ostatnio w niemieckiej prasie pojawiło się bodaj, to jest, to jest artykuł z Deutsche Welle, nie, to jest z Die Welt zresztą jest logo w prawym dolnym rogu pojawia się temat tego, że Niemcy fatalnie radzą sobie z KPO. Z tym, że źle wydają pieniądze, że zasady wydawania KPO, no nie są takie jak chcieliby Niemcy, ponieważ w KPO jest dużo na zieloną energię, na modernizację energetyczną, na cyfryzację, na rzeczy, z którymi po prostu Niemcy sobie nie radzą, szczególnie w tej części cyfryzacja, czy udoskonalenia takie no, niezwiązane z, z twardymi rzeczami, które, które robią Niemcy. Zresztą ostatnio w Niemczech też pojawił się wiele artykułów na temat tego, że tam jest zapóźnienie również infrastrukturalne. Niemcy narzekają, że w KPO no nie można zrobić takich rzeczy, jakby chcieli, natomiast też pojawiła się krytyka niektórych rzeczy włoskich, które są dużo bardziej twórcze i na przykład, jeżeli ch chcieli zrobić schronisko dla zwierząt, to wystarczy, że tam zostało dorzucone parę rzeczy związanych z OZE i z zasilaniem go zieloną energią, z paroma panelami i już można było taką inwestycję zrobić. Nie, Niemcy nie są tacy twórczy, więc pieniądze z KPO są bardzo jasno określone na co one ma, mają zostać wydane i dlatego też niektóre kraje po prostu radzą sobie z tym dość słabo, a najlepiej te, które faktycznie potrzebowały tych pieniędzy, bo zostały przez, KP, przez COVID poturbowane i tutaj ta inwencja jak u Włochów, o której wspomniałem, czy Hiszpanów i Greków czyni je no, liderami wykorzystywania pieniędzy z KPO wygląda to w tych krajach po prostu dobrze, obserwujemy jak tutaj będą ewoluowali Niemcy no, i czy my dobrze sobie poradzimy? Ponieważ nasze KPO jest napisane dobrze do wydawania tych pieniędzy. Natomiast kwestia, jak dużo z tych pieniędzy uda nam się podpiąć pod to KPO pod kątem właśnie takiej czystej innowacyjności, żeby robić to, co jest potrzebne, a jednocześnie, żeby ono było dopasowane do tego, czym jest KPO, czyli cyfryzacja, modernizacja, nowoczesność czy zielona energia, zeroemisyjna gospodarka. I czas na SP 500, który w ciągu tygodnia spadał, ale tak spadał no właśnie niespecjalnie aktywnie. Dzisiejsza sesja nawet lekko prowzrostowa. W ciągu ostatniego tygodnia w ogóle pojawiło się kilka takich sesji, które na S&P 500 no, wyglądały może spadkowo, ale nie były jakimś dramatem akcjonariuszy. Pojawiały się podbitki na wielu mega kapach i cały czas mamy taki, taki, taką szansę na powrót do 4200. Tym bardziej, że wielu amerykańskich analityków tych. Ci, którzy nie są trochę tak jak nasi polscy, którzy co tydzień mówią o kolejnym krachu na DAX-ie czy na S&P, wskazują, że powoli wchodzimy w najlepszy okres statystycznie na rynku i że do Black Friday S&P 500 nawet jeżeli nie będzie mega rósł, no bo sytuacja, otoczenie jest dość trudne, to wróci do 4300. Ja jestem dużo bliższy tym właśnie analitykom, którzy nie krachują, nie straszą Cię mówiąc, że o już tylko shorta otwieraj, a potem pokrywaj go, pokrywaj, straty na tym shortcie dopłatami ze swojej cotygodniowej pensji, tylko faktycznie wskazują, że rynek jest dość wyprzedany. Nawet Goldman Sachs ostatnio wskazywał na to, że zrobiło się dość tanio. Wielu pomyśli sobie, tak, naganiają, żeby tylko kupować, bo oni shortują, natomiast jeżeli spojrzy się na ich portfolio, to ono raczej nie jest shortujące. Więc rynek wygląda to jakby w ciągu tygodnia, a może dwóch tygodni zaczął się odwracać w stronę wzrostową. No właśnie, w stronę wzrostową, a WIG20 jest w dość zaawansowanej fazie wzrostowej, czyli można by powiedzieć, jak wspomniałem, że jest trochę zmęczony wzrostami. Może zrobimy 2160 punktów, ale 2200 przed takim SNP będzie bardzo trudno zrobić. W związku z tym, gdzie możemy szukać jakichś motorów korekty? Przede wszystkim słabo wygląda. Wygląda w tej chwili Orlen, który po dość mocnym 20% ruchu wzrostowym przy okazji wyniku wyborczego z Polski, no, zaczyna się dławić tymi, tym straszeniem, że spółka będzie mieć problemy: raz z gorszymi wynikami przez niższe ceny benzyny, a dwa, że no, będzie mieć różne zewnętrzne problemy związane z tym, że po prostu. Będą zarzuty na przykład w stosunku do prezesa, coraz częściej pojawiają się takie groźby w zasadzie od różnych, czy to polityków, czy to ekonomistów, że tam trzeba ostrego rozwiązania. Więc pewnie inwestorzy boją się jakichś czystek w Orlenie, bardzo dużych. Nie, żeby ten zarząd był dobry, ale wszyscy obawiamy się takich czystek, które będą zaczynały rozmontowywać bieżącą działalność Orlenu, która jest szalenie zyskowna, tak naprawdę w tym modelu, który stworzyliśmy giga monopolu. No i patrząc gdzieś dalej, spółki, które dzisiaj ciążyły nam tym na dobrej sesji WIG-20. Tutaj mamy Dino. To ten problem, o którym mówiłem na początku. Nie wyobrażam sobie, żeby Wig 20 zrobił 2200 bez Dino, które jest przynajmniej powyżej 420. Więc albo Dino uratuje ten układ i zacznie na dobre rosnąć już. Powiedzmy sobie szczerze, wzrosło od 450 do, do 390-350, ale to cały czas jest mało, żeby wyraźnie pomóc Wigowi 20. No i w tej układance potrzebne jest nam mocne Allegro. I takie też dzisiaj było, bo tu wzrost o 2,6 i w ogóle, jeżeli jak, jeżeli miałbym zadawać dzisiaj pracę domową, co ostatnio podobno nie jest popularne, to zadałbym pracę domową przyjrzenie się WIG wykresowi Allegro. Jego dzisiaj nie mam, ale ono po prostu wygląda dobrze. I jeszcze rzut oka na obroty. Orlen 140 milionów, Dino spadkowe 80. To jest niebezpieczne, że dzisiaj dwie spółki z największymi obrotami lekko spadały, kosmetycznie spadały lub dość przyzwoicie spadały. no I dalej PKOBP, mocny wzrost o 2%, i dalej PZU0,30, czyli praktycznie blisko zera. No ten kosmetyczny powiedzmy wzrost, też duże obroty. I Allegro 58 milionów obrotów y, przy Wigu 2,60, y, na Wigu 20 ten wzrost o 1%, więc tu Allegro dzisiaj było względem obrotów najlepszą spółką wśród tych rosnących. No i spójrzmy jeszcze na CD Projekt, które dzisiaj jednak dość mocno spadało z perspektywy całości indeksu i wygląda to dość niepokojąco, ponieważ po 40% spadku nie ma w ogóle przestrzeni do odbicia. Nie ma tu kupujących, szorciarze cały czas siedzą i nie zmniejszają swoich pozycji. Co ja o tym myślę? Myślę, że wzrosty na CD-projekcie robią się dość wątpliwe i podejrzane. W zeszłym tygodniu wspominałem, że tu może pojawić się jakaś ostrzejsza pompka. Prawdopodobnie muszę odwołać te słowa, ponieważ tego po dzisiejszej sesji totalnie nie widać. I wręcz mówiłbym, że tu trzeba zacząć myśleć o, o unikaniu yy, CD-projektu, bo tu nie wiemy, co się święci. Na dzisiejszej sesji, czyli 30 października, Playway spada o 5%, CD-projekt spada. To wszystko oczywiście przy jakimś umocnieniu złotego. Natomiast to raczej nie jest powód. Gdzieś tu coś jest pod dywanem, dlatego należałoby zmienić zapatrywanie na CD-projekt. jeszcze jedna z tych mocno zmieniających swoją wycenę na dzisiejszej sesji spółek, czyli LPP, o którym na łamak Squabera w zeszłym tygodniu mówiłem, że coś tu wisi w powietrzu. Jeżeli spółka obroni 12 tysięcy zł, to pewnie będzie mocna pompa wzrostowa. Też zaznaczałem oczywiście, że jeżeli te 12 tysięcy by padło, to będzie mocna pompa Spadkowa, więc to nie był jakiś sygnał kierunkowy mocny, ale zaznaczałem, że tu się będzie dużo działo, i tu się dziś zaczęło dużo dziać, mamy wybicie górę i w zasadzie do 14 tysięcy zł to jest jedna mocna sesja. Może nawet pójdziemy wyżej. Jeżeli moje założenie o tym, że WIG 20 ma zdobyć 200 punktów i że Dino musi w końcu odpalić, a wraz z nim cały handel detaliczny, czyli przypominam, z Wigu 20 to także musi być Allegro, ale także musi być tutaj LPP pewnie nie odpali, ale te trzy spółki z handlu detalicznego to jest must żeby zdobyć 2200 na DIG20 LPP odpaliło, Alegro dzisiaj bardzo mocno czekamy na Dino i wtedy droga idealna, jeszcze wtedy S&P powinno przynajmniej nie spadać i to będzie wyglądało wtedy dużo lepiej podsumowując LPP na dzisiejszej sesji, bardzo ładna bardzo ładny trigger do dalszego wyjścia w górę, może nie od razu, ale tam 14500 jest jak najbardziej do zdobycia i NDIG40 jeszcze spójrzmy na tutaj sytuację ona jest dużo słabsza pod względem wzrostowym, to akcentowałem w zeszłym tygodniu, że Envyx40 jest wzrostowy. Ale te wzrosty będą raczej słabsze niż na WIG20. Tu już nie starcza kasy za granica, w tym nie siedzi. Tu raczej skupują niektóre spółki inwestorzy zagraniczni, tylko te największe, takie powiedzmy skali. Może czasami Millennium atakują, może czasami wchodzą w Budimex, bo ten na długo wejdzie do WIG20. Natomiast sytuacja szeroko nie jest tak dobra i to też widać po wykresie. Obroty raczej dużo słabsze, ale technika cały czas prowzrostowa. I spójrzmy te najlepsze spółki z MWIX 40 na dzisiejszej sesji to CCC i XTB przy dużych obrotach powyżej 8 milionów, wzrost na obu powyżej 3%. Pierwszy temat. CCC. Tu akcentowałem kilka tygodni temu mocny sygnał prowzrostowy, który zresztą narysowałem narzędziem do rysowania sygnałów wzrostowych lub spadkowych w Skłaberze. No jesteśmy blisko realizacji połowy całości tego układu. On zakładał ruch na, o 14% w górę. Po wybiciu, po wyjściu z 37 zł kilka tygodni temu no mamy ruch w tej chwili do 40 zł. Tu prawdopodobnie będzie 43. Nic bym nie zmienił w tej analizie. CCC, jak i cały handel detaliczny, ten największy wygląda dobrze, aczkolwiek CCC nie jest WIG20. I drugi temat XTB, po wynikach dużo słabszych rok do roku, ale jednak, jeżeli zajrzymy znowu pod dywan, to jest fantastycznie. Przybywają, przybywają klienci jeżeli coś zdarzy się na rynkach, gdzieś zagrzmi, albo gdzieś pojawi się mocny odpał, choćby na Bitcoinie, czy na jakimś innym aktywie prowzrostowym, bo ropa znów wzrośnie o 20% w krótkim czasie, to i na XTB zobaczymy rejestry absolutnie niebywałe poziomów Pewnie 40 zł. 38. Tam jest to możliwe, zatem podsumowując, XTB wygląda ładnie technicznie, podobnie jak i, i CCC. MWIG 40 bardziej ostrożnie bym, bym tutaj uważał z jakimiś su super układami prowzrostowymi. No i patrząc jeszcze dalej w rynek, WIG 20 cały czas dobrze. Uwaga, teraz jest jakaś szansa na krótką korektę spadkową na WIG 20, ale ogólnie, jeżeli obudzi się handel detaliczny i banki utrzymają te poziomy. To będzie atak, będzie atak na szczyty. Nie wiem czy w pierwszej połowie listopada, czy w drugiej, bo to trochę zależy od Stanów Zjednoczonych. Jeżeli one nie skrachują, a myślę, że na to, że tutaj jesteśmy zbyt bardzo straszani w ostatnim czasie, krachem w Stanach. To wtedy wszystko może ułożyć się dużo lepiej. To były sygnały dnia prowzrostowe. Ja nazywam się Michał Polaczyk ze Squabera. Zachęcam do aplikacji i pod tym filmem też zostaw lajka lub komentarz, ponieważ to powoduje, że więcej osób nie będzie straszona krachem w Stanach Zjednoczonych, a ujrzy jednak stan polskiej giełdy, który realizuje się od trzech tygodni. Sygnały dnia. Dzięki za dziś.